Cześć, mówi Anita. Przyleciałyśmy do Katmandu po raz drugi. Sprawdziłyśmy, że jest to absolutnie bezpieczne miejsce. Nepalczycy są wspaniali, uśmiechnięci, życzliwi, nienachalni. Czekają na Was, na wszystkich turystów z całego świata. To, co zostało zburzone, zostało odbudowane albo odbudowuje się powoli. Nepalczycy żyją powoli i marzą o tym, żeby Katmandu i Nepal znowu zagościł wielu turystów z całego świata. Naprawdę nie ma się czego bać. Przyjeżdżajcie.